Cześć, z tej strony Chiny to lubię. Dzisiaj pogadamy o kotach. Właściwie o jednym kocie. O tym, który macha do nas łapką. Maneki Neko, czyli machający kot, tak mniej więcej możemy przetłumaczyć właśnie tą nazwę, przywędrował do nas z... Nie, najpierw jeszcze odrobina wstępu. Ten machający kot, złoty, żółty, to najbardziej popularne kolory, jest bardzo popularny nie tylko w Azji, ale i na całym świecie. Ale spotkać go przede wszystkim możecie w Azji, w centrach handlowych, w miejscach związanych z biznesem, przed galeriami handlowymi. W zasadzie w każdym miejscu możecie znaleźć właśnie takiego kotka. No dobra, to w takim razie skąd ten kot do nas przywędrował? I nie są to Chiny. Okazuje się, że kot jest bardzo popularny w Chinach, jest popularny w Korei, ale przywędrował do nas, przyleciał, pojawił się prosto z Japonii. Wiem, to kanał o Chinach, a ten kot mocno jest związany z tym krajem. W zasadzie bardzo często ludzie w Google nawet zadają pytanie, skąd właściwie ten kot jest, czy to jest chiński, czy japoński. Co więcej, bardzo dużo tego kota jest na AliExpress, no dobra. Tam jest wszystko. Pierwowzorem tej figurki był kot Bobtail. To jest ten kot, który ma bardzo krótki ogonek. I odzwierciedlenie tego kota możecie właśnie zobaczyć na machającej figurce. Legendy wyjaśniające to, jak powstał ten kot, ta figurka, są dwie. Ta taka standardowa i ta bardziej dziwna. Ta pierwsza to jest po prostu historia kota, który uratował pewnego bezdomnego przed burzą i tak naprawdę wtedy, kiedy ten kot zmarł już ze starości, w takiej podzięce i ku czci tego kota, tak ta figurka powstała. Druga, ta bardziej dziwna, to jest historia gejszy, tak, kot z Japonii, figurka z Japonii. Miała swojego kota właśnie tej rasy i podróżowała nim za granicę. No i pewnie chowała oczywiście tego kota gdzieś tam za kimono. Któregoś dnia ktoś zobaczył właśnie tego kota i pomyślał, że ta gejsza ukradła kota. No i żeby tą gejszę ukarać, to nie zrobiono jej krzywdy, tylko ucięto głowę temu kotu mieczem. Ta głowa odleciała od siły uderzenia i upadła wprost na węża, który właśnie miał zaatakować tę gejszę. W związku z tym ta głowa tego kota uratowała gejszy życie. No i w związku z tym w podzięce powstała ta figurka. Super, co? Zupełnie inaczej teraz można spojrzeć na tą figurkę, mając ją w domu. No i dlaczego w ogóle kot macha łapką? Z dwóch powodów. Pierwszy na przykład taki, że machając tą łapką zaprasza klientów, zaprasza ludzi do wnętrza, przed którym się znajduje i w ten sposób można powiedzieć, że przynosi pieniądze, bo przychodzą na przykład klienci do sklepów. Druga rzecz to na przykład machając łapką odstrasza złe duchy. Sam kot, jak powiedziałem na początku, jest najbardziej znany jako ten biały i złoty. Kolorów jest dużo więcej i co one tak naprawdę oznaczają? Oczywiście złoty kolor oznacza, że kot przynosi przede wszystkim pieniądze i bogactwo. Tak, dla tego właśnie powodu takiego kota mam ja. Trzymajcie kciuki. Biały kot przynosi radość, pozytywne myślenie, więc jeżeli znowu przyjdzie jesień, zima, to okej, fajnie mieć złotego kota, ale przyda wam się jeszcze jeden, ten biały. No i właśnie, zgadnijcie, jaki kolor kota odstrasza złe duchy, machając oczywiście łapką? Pewnie tak. To kolor czarny. Jest jeszcze kot czerwony, który pomaga znaleźć miłość, bądź generalnie wprowadza miłość do pomieszczenia, w którym się znajduje. No, to trochę może dziwnie zabrzmiało, ale generalnie to dobre dla związku mieć czerwonego kota. I jeszcze jeden kolor, kolor zielony. Zielony kot nie oznacza zatrucia, ale jesteście blisko, bo zielony kot właśnie dba o twoje zdrowie. Więc jeżeli chcecie być naprawdę mega szczęśliwi, to musicie mieć kolor złoty, biały, czarny, czerwony i zielony. Prawie jak tańcza. Jak widzicie, kot jest mistyczną, magiczną postacią, zwierzęciem, nie tylko w Polsce, gdzie oczywiście czarny kot to raczej pech. W Azji kot to samo dobro, w różnych kolorach, nawet w tym czarnym. Sam jestem ciekaw, czy macie taką figurkę, takiego kotka u siebie w domu. Moja jest. Oczywiście są odpicowane bez problemu na AliExpress, czy generalnie na straganach dostaniecie w Polsce koty napędzane nie bateriami, tylko baterią słoneczną, tak żeby machał cały czas swoją łapką. No cuda, ale okej, jest złoty. Sprawdzam codziennie konto, zobaczymy, może kiedyś zadziała.
to co? Na dzisiaj kończymy. Wiecie, o co chodzi z kotem? Legenda jest bardzo stara, bo jeszcze z dynastii Edo, no właśnie, tego nie mówiłem, XVII-XIX wiek mniej więcej, dokładnie nie wiadomo. Występuje w różnych kolorach, zawsze macha łapką, ale przynosi różne szczęścia, bądź odstrasza złe duchy. To co? Podzielcie się w komentarzach, jakie macie koty. Te koty, bądź ewentualnie prawdziwe, jeżeli macie, a wydaje mi się, że dużo miłośników Chin i generalnie Azji ma w domu koty. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja już po urlopie, więc w poniedziałki o godzinie mniej więcej 16 na YouTubie. Kanał Chiny to lubię. Zapraszamy.